Witam Was w tym odcinku z serii Fontana Wiedzy Multi'ego. Dzisiaj zaczniemy sobie od pytania kolegi Liptech, czyli Multi, dlaczego wybrałeś klan Fame, a nie Efe? Uzasadnij swoją odpowiedź. Hmm. To nie jest takie proste pytanie, dlatego że kiedy wybierałem do jakiego klanu dojdę, bo chciałem klan zmienić, to nie było e, Fejm'u, był Exnom. To jest tak naprawdę dzisiejszy Fame e, z tym, że po prostu jednak była rotacja graczy i i tu i tu po prostu wiele się pozmieniało, ale czołówka została, więc tak bym to porównywał. Tak naprawdę wydaje mi się, że zadecydowały szczegóły i też kontakty w tamtejszym nam Znałem więcej osób, także więcej Polaków było i łatwiej było jakby od strony technicznej z komunikacją. Wszedłem na spika. pogadałem z kilkoma osobami, powiedzieli Multi chce do nas dojść, nie ma problemu. Znaczy nie po polsku, tak? Gadałem z tam z jakimś przełożonym, przełożonego. No i po prostu nie przyjęli bez gadania, więc bardzo mnie to wszystko ucieszyło. Także nie było żadnego problemu, aby po prostu pograć CW i zawsze mieć miejsce tam w składzie. Więc no po prostu było pięknie, łatwo się dogadaliśmy i dlatego tak to fajnie się dla mnie potoczyło. Teraz pytanie, już raczej nie dotyczące szczególnie wota, zadał grać twardy dyskus, i pytanie brzmi: Multi, powiedz, co sądzisz o tym, co odwalają twórcy gier w dzisiejszych czasach? Na przykład, jak Ubisoft od ostatniego czasu zaczęło robić ludzi w konia. Przykładem jest gra Watch Dogs, gdzie wciskali nam, że przez dwa lata dopracują grę, a dostaliśmy em, optymalizację bardzo przeciętną monotonną fabułę, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj może się przy tej części zatrzymam. Ja miałem przyjemność grać w grę Watch Dogs i powiem Ci szczerze, mimo tego, że początkowo faktycznie optymalizacja nie była najlepsza, to e, mój tamtejszy e, sprzęt, czyli wtedy miałem GTX 900, e, 780, <laughs> e, pociągnął to na spokojnie i grało mi się stabilnie, także jeżeli chodzi o optymalizację, to tam po wgraniu jakiegoś patcza. Wszystko było już ok, ale wiadomo, jak grałem jakiś czas po premierze. No i jeżeli chodzi o fabułę i jakby sam gameplay, to mi się bardzo podobało. Przyszedłem bardzo szybko, chyba w 2-3 dni, więc mi się akurat podobało. To pewnie zależy od preferencji gracza. Tak, jeżeli ktoś gra non-stop gry od Ubisoftu, to może się przyjadła mu taka fabuła ten styl jakby gry. No ale mi się podobało. No i dobra, to czytajmy dalej. Kolejny tytuł to The Evil Within, gdzie zrobili blokady do 30 fps i pas na górze i na dole, żeby to miało przypominać film. Ale to jest gra do jasnej cholery, a nie film. No, akurat do, co do ograniczenia do 30 fps, to jestem bardzo, bardzo na nie w, z tym w grach, bo e, ja widzę różnicę między 30 a 60 fps, e, troszeczkę mniejszą między 60 a 120, ale e, 360 to jest dla mnie po prostu tragedia. Nie wiem, jak można na tym grać na konsolach, ale. Dobra, czytajmy dalej. Kupujesz kompo za 5-7 tysięcy i masz y, 30fps w masakrach. Tak samo z assassinami, gdzie moim zdaniem są wypuszczone one za szybko i coraz, geniusze, coraz gorsze gnioty wychodzą. Hmm. No, tutaj też. <śmianie> Miałem przyjemność pograć w najnowszego assassina i mi się podobał. Troszeczkę <śmianie> tutaj trudno mi się będzie dogadać. Gry w dzisiejszych czasach mają e, kiepską optymalizację i wydają e, deweloperzy po prostu kiepskie produkcje. I powiedz się co o tym sądzisz. No to już co o tym sądzę to powiedziałem. No według mnie oczywiście e, to, że gry są robione pod konsolę jest normą. I niestety tak teraz będzie i nie mamy e, czemu się dziwić, te, tam gry kosztują najwięcej i na tym chyba twórcy zrobią najwięcej kasiorki, ale... No co zrobić, co zrobić? No, dopóki Battlefield mi działa w, yy, tam w 100 kratkach, to jest OK, ale zgadzam się, yy, początkowo Assassin Unity jak i Watchdog z optymalizacji miały taką no, przeciętną. Także yy, z tym jest lekki problem. No dobra, to lecimy już dalej. Mister grzech. Cześć Murt, mam kilka pytań. Pierwsze, grając w Plutonach losowanie poszczególnych trybów gry zależy od dowódcy Plutonu czy od wszystkich yy, graczy? Już odpowiadam, oczywiście zależy od ym, dowódcy Plutonu, czyli tego, który po prostu ciebie zaprosi. Jeżeli ma włączone wszystkie tryby, to te będziecie też grać. Hmm. Jak grać? isem siódmym prawie jak isem 6 tak naprawdę, jeżeli ktoś ogląda kurs isem 6 to może tak samo grać isem 7 powinno być w porządku <laughs> Tylko nie musicie uciekać przed 85 i ST1, po prostu walicie APK, -ami. jak APK brakuje penetracji to Gold i, i w bój eee, dalej. Grać po Meda, a to jest dale, tutaj jest dalsza część pytania, grać po Meda pod Meda jak t 115 czy jednak jechać na, przy, na przepychacze jak mouse S100 i tak dalej, i tak dalej. Nie, no, według mnie tak raczej jakie piątką, jak, e, jak małszy, to tutaj raczej nie ma sensu. No, bo tamto zazwyczaj e, są te i z 700 dekami. Radzi sobie tak średnio. E, trzecie pytanie. Idąc do Loparda, pierwszego wybrać linię przez RU251, czy tą drugą do Indiana? Mm, przez Indiana. Tak naprawdę, według mnie, jeżeli masz golda, e, dużo na koncie. Czyli znaczy, to znaczy kredytów, tak? Kredyty. To yy, przez 0 byłoby przyjemniej, bo to jest po prostu czołg, który no ja na przykład uwielbiam, natomiast bardzo to jest kosztowna zabawka i jeżeli właśnie nie masz za dużo kredytów, farmisz kredyty, to ta nie będzie Ci przejść przez Indiana, który też jest bardzo przyjemny. Idąc do obiekta 140, którą linią iść? Przez T-54 Lightweight czy t 4. I tutaj pytanie jest tak naprawdę identyczne jak przy poprzednim. E, mogę powiedzieć tak: jeżeli masz więcej kredytów, te 54 Light jeżeli nie, no to te 44. Czy opłaca się wozić pociski burzące, czy lepiej jednak mieć cały magazynek pewniejszych pocisków? Według mnie zawsze parę sztuk warto e, wozić. E, duża modu wala mnie po jakimś czasie do e, pulpitu. Po prostu minimalizuje grę. A gdy gram bez modów, nie mam żadnych problemów. Co jest ważniejsze Twoim zdaniem? Płynność, komfort gry, czy pomoc, którą dają mody. Według mnie to nie mody decydują o tym, czy nazywa do pulpitu, czy nie. Możliwe, że Twoje mody po prostu, które ty masz akurat, wywalają Ci do pulpitu, ale na przykład moje tego nie robią. Przynajmniej u mnie takie, że mi nie wala. Choć wywalało, ale to było w poprzedniej łatce. Ale nie wiem, czy to była kwestia modów, bo bez modów też mnie wywalało. Więc, jeżeli chodzi już o samo pytanie, co jest ważniejsze, komfort gry, czy płynność? Um, znaczy, komfort gry, czy pomoc, którą dają mody, to według mnie jednak komfort gry jest ważniejszy. Bez modów sobie jeszcze można dać radę, ale jakbym miał się stresować co bitwę, że mnie wala, to chyba by mnie szlak trafił, więc... E, dla mnie byłaby to płynność. E, dobra... Hmm. Drexon Play Games Jak odtwarzasz powtórki? Słuchaj Drexon w WoCie, W tam, gdzie masz zainstalowanego klienta, masz taki pewnie folder Replays To jest główny katalog z GROW Tam są powtóreczki i po prostu klikając dwukrotnie lewym przyciskiem myszy, odpalasz sobie każdą z nich i możesz sobie obejrzeć. Nawet przyspieszyć fajne są tam możliwości od jakiegoś czasu, więc e, tak to według mnie. E, E, ...powinieneś rozwiązać e, dalej wentylampa <laughs> wentylampa kurde, dobry nick. Kto jest prawdziwy multi? Ty czy ten od Minecrafta. Tak naprawdę <laughs> e, tutaj jest dłuższa historia, możemy e, się na, przy tym zatrzymać na moment. E, ogólnie z tego co pamiętam tamten kogoś nazywa się Multi Gameplay Guy, guy tak? Coś takiego em, z tym, że on właśnie nagrała Minecrafta nie wota, więc nie ma raczej tutaj y, Kolizji jakieś. Ogólnie to on kiedyś nagrywał filmy na YouTube'a pod nickiem The Polish Roll. Jak go nawet kojarzę, bo wtedy też miałem kanał na YouTube, tylko że właśnie skupiałem się raczej na takich produkcjach y, innych niż jakaś grałem MMO poszczególna, tylko właśnie tak ogólnie. To grałem raz w Coda, Battlefield'a, y, różne różne produkcje pokazałem na kanale, jakieś nowe czy tam coś więc trudno też mówić, że ktoś był pierwszy, ktoś był yy, drugi. Na pewno jest jedna rzecz. Ja pierwszy na, na, na bank na 100% stworzyłem jakieś serię New Show, bo ona to w ogóle powstała jako taka seria o grach, gameplaye. A potem to użyłem jako nick tak naprawdę, więc nick powstał z tytułu serii, yy, która jakby pokazywała gameplaye z gier. Tak, najkrócej można powiedzieć. On potem sobie stworzył e, multi guy i faktycznie to był jego pierwszy nick na YouTubie. E, natomiast no, ja po prostu stworzyłem sobie nick. E, taki w grach nawet nie wiedziałem, że on nagrywa dalej filmy, że zmienił nika. E, dopiero jakiś czas temu tak naprawdę, tak naprawdę to dostrzegłem. E, mi to nie przeszkadza. Mm, nie multishow, A multi-gameplay guy to tak naprawdę są dwie różne rzeczy według mnie. Tak naprawdę tylko e, multi się tutaj i tutaj powtarza. No. No to chyba wszystko, jeżeli chodzi o to pytanie. rozwijałem wszelkie wątpliwości. Co tutaj mamy dalej? Przemek Małysza pyta: "Multi, jaką masz prędkość internetu megabajty na sekundę?" Tutaj jest się w ogóle ciekawa historia. Mój internet wiadomo jak działa, tak działa. Od dawna narzekam na UPC jak mało kto. Teoretycznie do 250 megabitów na sekundę mam internet, jeżeli chodzi o download. A jeżeli chodzi o upload, to do 30, ale w teorii tak naprawdę maksymalny download to jest 210, a upload 20 około. Sebastian Pola, mógłbyś mi coś powiedzieć o zostawianiu, o zostawianiu sobie czołgów w garażu? Przeanalizowałem tutaj, co napisał kolega Sebastian Pola i powiem wam tak, że chodzi po prostu o to, jakie pojazdy według mnie choć to i tak naprawdę nie jest najlepszy wyznacznik, zostawiać w garażu z francuskiego drzewka szczególnie. Według mnie, no tak jak mówiłem, i tak jak to pewnie wiesz, te, które są dla Ciebie najprzyjemniejsze i na których uzyskujesz najlepsze rezultaty, czyli najwięcej doświadczenia, najwięcej kredytów itd. itd. Ale jeżeli chodzi o francuskie drzewko, to na pewno AMX 1390 AMX500 Bacchatilion, AMX50B a, RE też nie jest zły. amx 40 kaczka jest przezabawna, ale czy to jest fan to już trudno powiedzieć. No, musisz sobie coś z tego po prostu wybrać. No, także to wszystko, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że spędziliście miło czas tutaj, słuchając troszeczkę mnie, oglądając tą bitewkę. Ja dziękuję za uwagę i do usłyszenia.